przechodzę w takim razie do części poświęconej Erosowi. Eros. Więc tak, mnie się wydaje, bo Eros, to mi chodzi generalnie o fenomen miłości. I filozofowie stawiają pytania takie fundamentalne, prawda? Co to prawda, dobro, ale też co to miłość? Mnie się wydaje, że miłość posiada trzy aspekty, może ma ich więcej, ale takie trzy fundamentalne aspekty. No i jeden to jest właśnie ten Eros, czyli tu przez to rozumiemy bardziej namiętność, tą fizyczną stronę człowieka, pożądanie. Człowiek ma hormony i to jest ta właśnie sfera taka, zresztą obecna również w Biblii, na przykład pod postacią Pieśni nad Pieśniami, więc to nie jest tylko jakieś, nie wiem, no, związane z kulturą grecką, ale no, po prostu fenomen obecny wszędzie, prawda? Zresztą jeśli chodzi akurat o Biblię, to wydaje mi się, że to jest taka książka, przynajmniej jak ja ją zaczęłam czytać, to tak właśnie sobie uświadomiłam, to jest książka o wojnie, przemocy i seksie. Tam po prostu cały czas ten seks jest, mianowicie tam ciągle jest właśnie napisane, że zbliżył się do żony, poczęła. Cały czas wątek prokreacji jest obecny. Oczywiście tam jest głównie raczej dwie płcie, prawda, że człowiek jest istotą płciową. Ten homoseksualizm, to ja teraz nie mam czasu, żeby o tym mówić, ale podjęłabym się nawet pewnej obrony relacji homoseksualnej, nawet w oparciu o Biblię. Ale to musiało być osobno, no nie, bo to nie jest coś absolutnie typowego, prawda? To już wymaga pewnych, no pewnego już takiego ugruntowania na cytatach i tak dalej, ale wydaje mi się, że nie jest wcale tak źle, jak się sądzi, tak można powiedzieć, powszechnie. I drugi aspekt to jest filia, to jest przyjaźń. I to jest, przyjaźń może być między osobami tej samej płci albo między osobami różnej płci. To mówi się, że kobieta się nie może przyjaźnić z mężczyzną. Ale ja tam nie wiem, mi się wydaje, że się może. Więc ja to mam tylko takie przykłady przyjaźni, choćby z Biblii właśnie. Dawid, Jonatan, Rut, Noemi, Królowa Saba, Król Salomon, Jezus i Jan, Maria, Marta, Katarzyna i Justyna. Tak, więc wątek przyjaźni. To też jest fenomen miłości w gruncie rzeczy. I oraz agapę. To jest taka, niektórzy właśnie twierdzą, że w chrześcijaństwie jest tylko agapę. Że właśnie nie ma tego wątku, zwłaszcza tego erosa nie ma, no bo przyjaźń to wiadomo, ale że agapę. I tutaj to chodzi o fenomen takiej, bym powiedziała, pomocy. To znaczy ja osobiście uważam, że agapę to się przedstawia taki, że miłość chrześcijańska to jest taka miłość taka ckliwa jakaś. Ja takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Natomiast mnie się wydaje, że to jest w gruncie rzeczy bardzo racjonalna postawa. To chodzi o to, żeby drugiemu pomagać. I taki archetyp tego aspektu miłości jest ta historia miłosiernego Samarytanina, który spotyka właśnie pobitego Żyda, co bardzo charakterystyczne, przedtem przechodzili dwaj duchowni. Duchowni oczywiście nikomu nie pomogą, bo kapłan i lewita. Lewita to jest właśnie taka grupa kapłańska. A właśnie Samarytanin pomaga i to jest bardzo właśnie charakterystyczne, że pomaga ktoś, Żydowi, Samarytanie, a bardzo się nie lubili, bardzo duża animozja była pomiędzy nimi. Czyli popatrzcie, o co chodzi. Nie trzeba kogoś pożądać fizycznie, nie trzeba się z kimś przyjaźnić, ale trzeba mu co? Pomóc. I to jest w gruncie rzeczy właśnie racjonalna postawa, a nie ckliwo emocjonalne, że się będziemy tu tulili wszyscy razem i właśnie możesz nienawidzić. Możesz nienawidzić kogoś, ale masz mu pomóc. I dlatego właśnie Jezus mówi, jeśli ktoś chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, bo trzeba się zaprzeć siebie, to jest wbrew właśnie naszym emocjom nawet, tak? Więc wydaje mi się, że te trzy fenomeny, i osobiście uważam, że te trzy fenomeny składają się na całość człowieczeństwa. Człowiek ma właśnie ten aspekt hormonalny, emocjonalny i ten właśnie tą racjonalną postawę pomocy skierowaną. I nie można abstrahować, mówiąc o miłości, od żadnego z tych fenomenów. Ja pamiętam, kiedyś przysłuchiwałam się takiemu wykładowi właśnie filozofa i katolika, który, czy może nawet katolika, a potem filozofa właściwie, bo to tak, który właśnie starał się wykazać, że w chrześcijaństwie ten eros jest czymś negatywnym, a teraz ta właśnie ta miłość agapę tylko będzie wypełniała całość tego fenomenu. Więc ja uważam, że tak nie jest, że to jest człowieczeństwo, to są te trzy aspekty. No niestety to jest dla wielu bardzo, bardzo, bardzo trudne. Mam taką książkę
Juliana Tuwima, Dziomarzyciel, nie wiem czy ktoś zna. Już tu moje dziewczynki troszkę wyrosły z tej książki, ale bardzo ją lubiły i tam jest tak napisane. Leży Dyzio na łące, przygląda się niebu błękitnemu i tam między innymi mówi, szkoda, że całe niebo nie jest tortu czekoladowego, jaki piękny byłby wtedy świat. Tak? No to można też tak powiedzieć. Jaka radość z tego, że nie ma popędu seksualnego. Jakiż piękny byłby wtedy świat. Jaki prosty, prawda? Wszyscy celibatariusze odetchnęliby z ulgą, prawda? Nie byłoby bezeceństw w stylu uczty platońskiej. Albo na przykład taki Augustyn by odetchnął, nie wiem czy wiecie, ale Augustyn, święty Augustyn, to pisał na przykład, że raj, w raju, to raj polegał na tym, że mężczyzna, słuchał go członek. Członek robił tak jak ręka, że wola zgodna z ciałem jest, tak? Że jak chcę podnieść rękę, podnoszę rękę, tak samo z członkiem. Członek się podnosił, jak mężczyzna chciał, prawda? Prawo, lewo, ruszał się tak, jak ten mężczyzna chce. No, ale po upadku idzie piękna kobieta i członek się podnosi, a mężczyzna na przykład nie chce, prawda? Czyli ciało robi coś innego niż wola, to jest grzech. No i cóż można na to powiedzieć? No nadaje się facet do seksuologa, prawda? A to są ludzie, którzy wyznaczali standardy myślenia o kobiecie, o seksualności, którzy właśnie nie akceptują tego momentu właśnie seksualnego. Nie, to nie jest właśnie tak jak u starożytnych Greków, że to jest coś naturalnego, oczywistego, normalnego, co jest jakby częścią ludzkiego życia. No i właśnie, czyli Eros, u Rzymian tam, nie wiem, Amorek, tak? U Hezjoda to jest takie prastare bóstwo, jedno z najstarszych, taka prazasada świata Eros. A u Platona to jest półbóg, tak określa w uczcie Erosa Platon. I to jest takie bardzo zagadkowe określenie, bo to jest taka istota półboska, półczłowiecza. No i to takie właśnie trudne w interpretacji, co to właściwie znaczy. Zawieszony pomiędzy światem ludzkim a światem boskim. Pośrednik, tak? Coś, co jest, nie jest ani mądry, ani głupi, bo jest pośrodku, nie jest ani piękny, ani brzydki, bo jest pół taki, prawda? Każdą cechę musimy podzielić jakby na pół, prawda? I on ostatecznie mówi, że to jest w pewnym sensie metafora, Eros jest metaforą filozofa. Eros to jest filozof, czyli miłośnik mądrości. Zobaczcie, jaka ciekawa metafora, że po prostu miłośnik mądrości, czyli filozof nie posiada mądrości. On się wytęża ku mądrości, ku światu boskiemu, temu pełnemu poznaniu i prawdzie, ale nie ma tego, on pośredniczy, on się jakby natęża i wysila, ale jeśli zdobędzie filozof jakąś wiedzę, jakąś mądrość, to potem ją co? Traci. Czyli to jest taki ciągły ruch, filozofia to jest ciągły ruch refleksji pomiędzy światem ziemskim, ludzkim, a światem boskim, doskonałą mądrością, spełnieniem, ostatecznością i to jest taki ruch mediacyjny, prawda? I to jest naprawdę, słuchajcie, antropologicznie jedna z piękniejszych metafor, jakie ja znam, bo on tam pisze, skąd się wziął Eros? To jest syn biedy i dostatku, Peni i Porosa. I to jest oczywiście o to wszystko uwikłane w mity u Platona jest, czyli chodzi o to, że on tam opisuje, że bieda, czyli ta Penia na uczcie za dużo wypiła alkoholu, usnęła i zbliżył się do niej Bóg Poros i zapłodnił ją. Ona nie wiedziała, że taka akcja miała miejsce, no i urodziła tego syna Erosa. I teraz Eros dziedziczy po swoich rodzicach swoje właściwości, bo z jednej strony teraz myśli oczywiście o filozof, nie że jakiś zawodowy filozof, tylko filozof w sensie myślącego człowieka. Że filozof w sensie osoby świadomej, która szuka czegoś w swoim życiu ważnego, tak myśli, zastanawia się, tak? Czyli po matce, istota myśląca, dziedziczy co? No jacy jesteśmy jako ludzie? Biedni, nieszczęśliwi, zakompleksieni, uwikłani w problemy, mali, nie wiemy, nie rozumiemy, tak? No tacy biedacy, prawda? Nie mamy swojego miejsca na ziemi, czujemy, że to jest coś, co musimy jakby wyjaśnić, ale z drugiej strony jesteśmy dziećmi Boga Porosa, czyli jest w człowieku jakaś doskonałość, jakiś ślad boskości, ślad doskonałości. Człowiek zna swój cel, zna swoje przeznaczenie, chce wiedzieć, prawda? Jest w człowieku jakaś niezwykła siła, ta doskonałość, właśnie ten pierwiastek myślenia, no wytężania cały czas ku czemuś lepszemu i to jest właśnie taki właśnie ciągły ruch mediacji. Teraz przechodzę do języka erotycznego, teraz zobaczcie,
My, człowiek myślący, ma w sobie pewien brak, bo jest dzieckiem biedy, czyli brak, szukamy dopełnienia. I teraz, co to jest dopełnienie na gruncie fizycznym? Człowiek szuka swojego dopełnienia w drugiej osobie, bo sam czuje się niepełny. I pojawia się właśnie u Platona ta metafora połówek. Też ludzie tego kompletnie nie wiedzą, bo wszyscy na tych portalach, na tych połówkach, prawda, ale nikt nie wie, że to Platon. Że właśnie była taka sytuacja, że żyły na świecie istoty doskonałe, które zagrażały Zeusowi, więc Zeus je przeciął na pół, prawda? I jak była istota taka, można powiedzieć, heteroseksualna w swoim źródle, no to jak rozdzielił, no to kobieta i mężczyzna szukają się nawzajem, prawda? Ale jak była całość, była homoseksualna i podzielił na pół, męska taka homoseksualna, no to mężczyzna szuka swojego dopełnienia w mężczyźnie, a jak była całość taka lesbijska, nazwijmy ją, to kobieta szuka swojego dopełnienia w kobiecie, czyli można by powiedzieć, zobaczcie jaki język, który każdy to zrozumie, tak? Że ja szukam boskości, czy właśnie o to właśnie chodzi, że u Platona nie chodzi tylko o ten czynnik czysto fizyczny, tylko że to jest odpoznawanie boskiego pierwiastka w sobie, to na tym polega prawdziwa miłość. Wcale się nie sprowadza do właśnie zaspokojenia takiego czysto fizycznego popędu seksualnego właśnie. I przez to ci idioci, już nie wiem kto to wymyślił, ale znowu wymyślili, że miłość platoniczna. Co rozumiecie przez miłość platoniczną? Bez seksu. No właśnie bez seksu, no co za bzdura, nic takiego u Platona nie ma. Bo jest oczywiście szkoła Erosa, czyli że wychodzimy, ale doświadczenie zmysłowe, doświadczenie cielesne jest koniecznym doświadczeniem. Znaczy właśnie bez niego nic się nie wydarzy. I to jest święta prawda. Prawda? Matka będzie mówiła, o ja kocham moje dziecko nad życie, tylko go nie dotknie. No co za bzdura. Miłość się konstytuuje w zmysłach. Od tego musi się zacząć od fascynacji, że zobaczę, o jaka laska tam coś, prawda? A potem głębia duchowa się do tego może, a nie na odwrót, prawda? No nikt się nie zakocha w kimś bez przyciągania jakiegoś właśnie fizyczno-cielesnego. To nie jesteśmy dyziami, którzy marzą, tylko po prostu takie jest człowieczeństwo i albo ktoś traktuje poważnie bycie człowiekiem, albo po prostu w ogóle, no, to nie w ogóle sobie palnie w łeb, bo świat mu się nie podoba, prawda? No, no takie są realia. I Platon mówi o szkole, słynne szczeble w szkole Erosa, to jest właśnie ciało, potem są piękne ciała, fascynujemy się pięknym, czyli słuchajcie, jedno ciało, potem wiele ciał, to jest wyżej dla Platona, tak? Więcej ciał. Piękno duszy, piękno czynów, praw, nauk i potem piękno samo w sobie. Tak wyglądają szczeble w szkole Erosa. I oczywiście, że z punktu widzenia fascynacji duchowej, czysto takie, nazwijmy to, fizyczne pożądanie jawi się jako prymitywne, bo tak jest, że z wyższego punktu widzenia nam się wydaje to po prostu płytkie i miałkie, ale to nie znaczy, że się od tego nie zaczyna, bo jak wchodzimy po drabinie, to żeby wyjść na ostatni szczebel, to na który szczebel trzeba wejść? To bez pierwszego szczebla właśnie nigdzie nie wleziemy. Prawda? I na tym właśnie polega. No oczywiście celibatariusze przelatują. Przelatują, po prostu do samego Boga przelatują, ciekawe jak, prawda? No ale to niestety nie jest tak. I to jest właśnie sens miłości, że polega na jedności z kimś. Ale to jest właśnie frapujące u Platona, że on o metafizyce mówi językiem erotycznym, bo każdy głupek to zrozumie. Tak jak kochasz się, no bo metafizykę trudno zrozumieć, prawda? Kochasz się z kimś, tworzysz jedność. Znika podział na podmiot, przedmiot, że ty, ja, powstaje jedność i to właśnie się wydarza w fizycznym akcie, no to tak samo w metafizycznym akcie, to znaczy ta analogia, znika poznający podmiot, znika poznający przedmiot i to jest doświadczenie idei, no nazwijmy to tak, absolutu, pełni, gdzie właśnie również są zniesione wszelkie, można powiedzieć, granice, bo jest przekroczone ego, przekroczone ja w miłości, prawda? I on pisze, że człowiek staje się kochankiem bogów. To jest taka deprymująca troszkę właśnie myśl, że to się dokonuje poprzez doświadczenie złości. Ale czy to nie jest święta prawda, że potrzebujemy pobudek zmysłowych, żeby w ogóle ruszyć tyłek i zająć się czymkolwiek? Że trzeba iść do szkoły i muszą być pobudki zmysłowe, żeby się człowiek intelektualnie czymś przejął, bo koledzy i koleżanki coś mówią, popisujemy się przed sobą, jeden szpanuje przed drugim, potrzebujemy ocen. Przecież człowiek nie jest ukształtowany od razu i nie wskakuje właśnie na ostatni szczebel, prawda, kontemplacji absolutu bez
tego, że przechodzi przez okres dojrzewania, że pewne doświadczenia muszą się wydarzyć, że trzeba przeżyć swoje życie tak, jak należy. I wszyscy wielcy nauczyciele duchowi, to jest ich pierwsza podstawowa rzecz, jaka po prostu powinna charakteryzować wielkiego nauczyciela duchowego właśnie, że on to rozumie, prawda? Najlepiej jak ma żonę i dzieci, to już jest w ogóle dla mnie ideał, a jak nie ma, to do widzenia, w ogóle nie rozmawiam z kimś takim, bo to jest człowiek, który nie rozumie pewnych no, życia ludzkiego, chciałoby się powiedzieć, nie rozumie, ale będzie nam nauczał i prawda, coś wymyśli, prawda? No. Więc tyle o Erosie, więc ja serdecznie polecam Ucztę Platona, jak ktoś chce zobaczyć, że metafizyka jest fajna, to po prostu bierze Ucztę Platona i to po prostu jest napisane, no. Nie ma co, prawda, wymyśleć, że to jest nudne, że to jest filozofia oderwana od życia. Najczęściej hasło, że słyszałam zawsze, czym ty się zajmujesz? Oderwane, abstrakcyjne, w ogóle, gdzie ty tam w ogóle gdzieś jesteś właśnie, no to jest po prostu.